Siema, to Jako za kanał Koza Sport, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. No i dziś zagramy sobie słoweńską wersją Zlatana Ibrahimowicza, bo inaczej nie da się określić karty TOC Iličića, która wygląda wręcz niesamowicie. 78 tempa, 87 strzałów, 89 podań, 87 dryblingu i 72 fizyczności przy wzroście 1,90 m plus 4 gwiazdki sztuczek. To naprawdę wygląda jak kolejne wcielenie Ibry. No i mam nadzieję, że będzie się nim grało naprawdę dobrze. Mam też nadzieję, że ten odcinek wam się spodoba. Jeśli tak, jeśli chcecie więcej tego typu materiałów, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Tutaj jeszcze widzicie skład, w który wrzuciłem Iličića. Starałem się, żeby byli to dosyć tani zawodnicy, żeby mógł jak najlepiej się wyeksponować Słoweniec, więc zobaczymy jak to wyjdzie. Szukamy przeciwnika. No i jest nasz dzisiejszy rywal, na pewno gramy z Polakiem, sądząc po nazwie jego konta. Fajny skład z BPL. Zobaczymy jak to będzie. Ten Leno tam troszeczkę nie pasuje, ale myślę, że ktoś mógł dostać kontuzji. Bramkarze dostają kontuzji, szczerze? Nie wydaje mi się, więc jest to dziwna sprawa. Niemniej jednak zobaczymy jak sobie poradzi Iličić. Gramy w tym turnieju community, tym tocowym. Tak więc powinno być ciekawie. No i zobaczymy jak to wyjdzie. Freddy Guarin, troszkę szczęścia. Iličić, głupio się ta piłka podbijała, ale jest Iličić. Co za pudło. Co za pudło. Niestety on nie ma zbyt wielu gwiazdek słabszej nogi. To może być problem. Więc tutaj trzeba będzie uważać, aczkolwiek wykończenie myślę, że ma zabójcze przy takich strzałach. Więc będzie trzeba po prostu go lepiej ustawiać, a tutaj Cuninga bez problemu. Zagrajmy do Iličića. Iličić już mija przeciwnika. Spróbujmy z dystansu. Iličić! No i Leno ratuje przeciwnika. Dobra, rozrzućmy to do Iturbe. O coś takiego mi chodziło, żeby tylko Iturbe to przyjął dobrze, niestety nie wyszło. Ale Abate tu przyjmuje, Abate do Iturbe. Iturbe do Insigne, Insigne jeszcze do Iličića, jest już Iličić. Wykorzystajmy te cztery gwiazdki sztuczek. Iličić broni, bramkarz jeszcze będzie dobitka. Ależ tam jest zamieszanie, niestety nic z tego nie wyszło, ale jest. Jest Lorenzo Insigne, ale tracimy piłkę. Powinien być moim zdaniem faul, ale sędzia nie gwiżdże. Chociaż jesteśmy cały czas w posiadaniu tej futbolówki, więc spróbujmy coś tu ugrać. Może Guarinem z dystansu, o nie, to było złe uderzenie. Wojtek Szczęsny złapał tą piłkę przez poprzeczkę, co się dzieje? Wojtek Szczęsny wypluwa tą piłkę! Ależ teraz pudło, kto to był? Bolasi, ależ teraz zrąbał. Wow, pierwsza akcja rywala i zrobiło się naprawdę mega groźnie. Tutaj fatalna interwencja Wojtka Szczęsnego, bo on to powinien albo wybić na rożne, albo to złapać nawet, bo to nie było jakieś mega mocne uderzenie. Więc tu muszę się naprawdę skupić, bo cisnąłem przeciwnika na początku, a teraz mój błąd w obronie i nie ma gola. Dwie groźne sytuacje. Trzeba się skupić, Koza. Dobra, Cuniga do Pereiry. Pereira jeszcze do wychodzącego Insigne. Jest Insigne na długi słupek do Lili Iličića, ale zablokowane to uderzenie. Mamy 40 minutę jednak i rzut rożny, więc jak wiecie, coś z tego może być. Już nawet niech Iličić to wykona, bo tutaj będę próbował wjeżdżać w pole karne. Zobaczmy. Insigne. No Insigne miał być ball roll, nie było ball rolla. Klikałem ball roll i nie było ball rolla. Nie wiem czemu. Nie wiem czemu tak się nie stało i niestety nic już z tego nie wyszło. Coś czuję, że to będzie koniec tej pierwszej połowy. Chociaż przeciwnik się teraz myli. Zobaczmy, Insigne do środka. Jeszcze przy piłce Insigne. A i gdyby się wywrócił, może mielibyśmy jedenastkę, ale ustał to. No i nie mamy jedenastki, za to mamy koniec pierwszej połowy. Zobaczmy statystyki tego spotkania. Mam 10 strzałów, 5 celnych. Posiadanie piłki na moją korzyść, strzały na moją korzyść, ale jak na razie bramki, no nie są na moją korzyść, więc musimy tutaj przede wszystkim to zmienić i spróbować uruchomić Iličića parę razy. Nie gra mi się nim źle, aczkolwiek on zupełnie nie pasuje do mojego stylu gry, więc muszę tutaj robić rzeczy, które dla mnie osobiście są czasami lekko sztuczne, nazwijmy to. Spróbujmy może teraz zejść na skrzydło i dośrodkować do niego, aczkolwiek Iturbe tutaj przegrał ten pojedynek. Ajajajaj, dobrze Pereira. Jeszcze do Iličića, Iličić na lewą nogę. No i mamy pierwszą bramkę naszego bohatera w tym spotkaniu. Bezbłędne wykończenie, bardzo dobre przyjęcie przede wszystkim. To jest coś, na co warto zwrócić uwagę w tej FIFA, że on opanował tą piłkę, a nie odbiła się od niego jak od słupka. Tutaj ładnie Pereira przejął, podał. No i ładne uderzenie. To było coś. Szczęsny, nie. Ale się zagapiłem. Znaczy to, że strzał był, to była moja wina, ale to Wojtek Szczęsny po raz kolejny wypluwa piłkę w taki sposób. Aj, był naprawdę OP w pewnym momencie w tej FIFA, a teraz coś mi się nie podoba, ten bramkarz. Ojej, o dobre to podanie, nie spodziewałem się, że to aż tak dobrze pójdzie. Jest Lorenzo Insigne, powiem wam tak. To podanie zostało zrobione całkowicie przez komputer, bo ja chciałem zagrać tutaj na krótko do Iličića, który wychodził. Lekko przycisnąłem trójkąt.
I zrobiło się z tego niesamowite prostopadłe podanie do Insigne, aczkolwiek ta bramka w żadnej mierze nie jest moją zasługą w tym momencie. I tutaj nie będę wam ściemniał, że ja go tam wypatrzyłem. Chciałem podać do Iličića, ale na pewno nie będę narzekał. No bo zdobywamy całkiem fajną bramkę, a teraz mój obrońca przewracając się jeszcze wybił tą piłkę. Nie narzekam. Dobra, Iličić, zróbmy tak. Nice. Jeszcze raz tak. I teraz dobrze, tutaj ten zasięg jego nóg się przydał, bo już Iturbe dzięki temu jest przy piłce. Jeszcze Iturbe, spróbujmy jeszcze do środkowania. No nie tak to miało wyjść, Iturbe. Pyk, Iturbe. Ucieknijmy, ucieknijmy. Iturbe, dobra, rozpędź się. Iturbe. I teraz spróbujemy na Iličića do środkowania. Iličić! Aj, zdjęta ta piłka jeszcze z głowy. No i uważajmy, żeby teraz nie było kontry w 90 minucie. Pereira. Dobrze, do Guarina, Freddy Guarin, spróbujmy z dystansu, Freddy Guarin broni jeszcze Leno. Tak więc mamy jeszcze jedną szansę dla naszego bohatera dzisiaj, żeby na niego dośrodkować, tak więc wybierzmy innego wykonawcę. Ogólnie stałe fragmenty gry Iličića wyglądają zabójczo, zobaczcie tylko na to, wow. To jest coś niesamowitego, ale weźmy teraz, wybierzmy właśnie Iličića i dośrodkujmy bezpośrednio na niego. Czy wygra ten pojedynek? No nie, no to dośrodkowanie było beznadziejne. No i jest to koniec tego spotkania, wygrywamy 2-1, serdecznie pozdrawiam mojego przeciwnika, jeśli to ogląda, i dziękuję za mecz. No, jeśli chodzi o Iličića, powiem wam szczerze, że mam mieszane uczucia. Nie możemy uznać tego meczu za recenzję oczywiście, nie bierzcie tego jako taką merytoryczną recenzję, gdzie wymienię wam jego wady i zalety oczywiście. Aczkolwiek po tym jednym spotkaniu ja osobiście wiem, że do mojego stylu gry po prostu on nie pasuje, bo jest za wysoki, jest za bardzo ociężały, za wolno startuje i tak dalej. Jeśli lubicie wielkich napastników, myślę, że warto zainwestować 75 tysięcy, bo te statystyki są naprawdę genialne i warto by było go przetestować na swoim koncie, a 75 tysięcy za Totsa, umówmy się, nie są to aż tak duże pieniądze. Ja osobiście myślę, że Słoweńca jeszcze wykorzystam w jakimś składzie jako środkowego pomocnika, ponieważ jego statystyki podań, longshotów i tak dalej są naprawdę mega, a ten wzrost daje przewagę w walce w powietrzu i nawet nie trzeba wtedy mieć znakomitych statystyk defensywnych, żeby wyjąć piłkę w środku pola. Tak więc myślę, że on jeszcze powróci, ale słuchajcie, w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, nie zapomnijcie zostawić tej łapki w górę. No i co? To był Koza, kanał Koza Sport. Na razie. Piona.